Zrobiłeś coś dobrego. Dzisiaj ten temat. Czy zrobiłeś coś dobrego? Do Polski mogą przyjechać na urlop. Czy coś może złe? Na dwa miesiące. Że tak naprawdę, no oczywiście dzisiaj to już jest trochę inaczej, jak ktoś mi powiedział, słuchaj, pojechałem jako jeszcze kleryk, czyli w czasach seminaryjnych, jechałem do Ameryki Południowej, tam kończyłem studia. Tam pierwszy mój kontakt z rodzicami po 3 latach był, kiedy oni przyjechali do niego na święcenie. Mówię, no ale przecież mogłeś zadzwonić tak do mnie. W 83 roku dzwonić z Paragwaju do Polski? Wiesz, w ogóle ludzie nie wiedzieli, gdzie jest ten Paragwaj, tak? Pisało się list. Dzisiaj to jest trochę inaczej, bo zwykle mają wszyscy mniejszy lub większy dostęp do telefonu, do maila, czy przez Skype'a i tak dalej. Więc to się też zmieniło, ale początki tych ludzi naprawdę były no, takie hardcore'owe. Co ludzi pcha do tego, żeby wyruszyć z misjonarską misją? Ja zawsze myślałem, że odpowiedź na to pytanie to będzie, no jak już sam doskonale rozumiesz, to jest moje powołanie, to jest odpowiedź na wezwanie Pana Boga i tak dalej, czyli wiara. A często na miejscu spotykałem się z taką odpowiedzią, słuchaj, jestem tu po to, żeby ci ludzie poczuli, że są częścią świata, że ktoś chce dla nich, razem z nimi robić coś dobrego, że nie są sami, że to nie jest tak, że urodzili się w jakimś kraju, który jest biedny, który jest krajem skonfliktowanym i wszyscy o nim zapomnieli. Czyli powiedziałbym coś, co bym nazwał pewną taką nicią, no z jednej strony to można takim słowem solidarność określić z innymi ludźmi, jakaś życzliwość, współodczuwanie. Oczywiście to ma wszystko podbudowę u misjonarzy religijną, to rzecz jasna. Czyli wiara jest bardzo ważnym czynnikiem. Ale ten czynnik ludzki, myślę, że jest takim pełnoprawnym elementem składającym się na sam fakt wyjazdu i tak naprawdę wejścia w jakąś nową rzeczywistość. Te postacie nie są przypadkowe. One też pokazują, że można będąc misjonarzem robić coś innego. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Informacje Radia TK FM, to jest przedpołudniowa audycja. Ksiądz Kazimierz Sowa jest moim gościem. Bądźcie Państwo z nami. Przedpołudnie Radia TK FM. Reklama. Mam własną firmę i z nową ofertą Plusa ja plus moja firma mogę wszystko. Nawet dzwonić przez rok za darmo. Brawo ja. Brawo ty. Teraz dla nowych firm rok abonamentu gratis i Samsung Galaxy S6 za 0 zł na start. Sprawdź oferty na plus.pl. Plus. Nowe możliwości. Jesteśmy na Mokotowie. Mamy pierwszego przechodnia i niespodziewane pytanie. Jakie są pana plany na przyszłość? Wakacje w Grecji, ale wcześniej chciałbym kupić mieszkanie. Na Mokotowie oczywiście. Mokotów. Najlepsze plany na przyszłość. A najlepsze plany na mieszkanie to Biznany Mokotów. Przyjdź i zobacz jakość wykończenia pierwszego etapu. I najlepsze plany mieszkań. Ceny już od 6900 zł za metr kwadratowy. Dni otwarte Wiślanego Mokotowa. Najbliższy weekend. Ulica Bruszczańska. Zapraszamy. Dimex.nieruchomości.pl. Włoska gala operowa. Wakacyjnie i z humorem. Od 1 do 4 sierpnia. Kielce, Opole, Wrocław, Szczecin. Włoscy soliści. Chór. Ronco Leverdi Orchestra pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego. Bilety e-bilet i Eventing Ticket Pro. Więcej na letnifestiwaloperowy.pl. Sezon na ukorzenie owadów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od 1 roku życia. I ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. 25 kwietnia życie Nepalczyków legło w gruzach. Około 1 700 000 dzieci potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Pomóż im w powrocie do normalnego życia. Kup okolicznościową koszulkę i wyślij SMS o treści Nepal pod numer 73646. Całkowity koszt SMS-a to 3 zł 69 groszy. Operatorzy sieci komórkowych zrzekli się dochodu z SMS-ów. Koszulki dostępne są w drogeriach Rossmann oraz w sklepie internetowym Polskiej Akcji Humanitarnej.
Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na pomoc dzieciom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Nepalu. Wiele lat będą się z tego dźwigać. Nasza pomoc może ten czas skrócić. Wojciech Malajka. I niskie ceny od Lidla! Dziś oferta godna uwagi. Teraz kapsułki do prania Ariel są za 22,99 aż za 32 kapsułki. Jedynie 22,99 za kapsułki Ariel i kolejna okazja. Pyszna, aromatyczna jest to czysta szynka swojska. Tylko 17,90 za kilogram. 17,90 i sprzedana! Co tydzień coś nowego. Kapsułki do prania Ariel 22,99 aż za 32 kapsułki, a soczysta szynka swojska 17,90 za kilogram. Miejska dżungla. Aglomeracja osobników pragnących więcej. Wyczekujących sprzyjającej okazji do łowów. Są tam. Na peryferiach miasta wylegują się pożądane okazy Skody. Wchodzi właśnie okazja, na którą łowcy długo czekali. Rozpoczyna się polowanie. Ułóż, ruszaj na łowy i ustrzel Skodę w nowoczesnej formule finansowania dla firm i osób prywatnych. Warunki sprzyjają, a rata za ustrzelony okaz jest niebywale niska. Obudź w sobie łowcę blada twarzy. Wejdź na ustrzelskodę.pl i przyjedź do salonów grupy Auto Dealer w Warszawie. To istotny trop. www.ustrzelskodę.pl. Czytała Krystyna Czubówna. Paweł i Gaweł. Na jednym stanem parkingu. Paweł radosny, bo dostał upust. Gaweł, bo wyposażenie gratis. Wdzielił ich dotąd nie jeden dylemat. W góry czy nad morze? Kawa czy herbata? Upust czy wyposażenie? W Skodzie każdy wybór jest dobry. Wybierz Skodę Rapid z upustem lub wyposażeniem do 6000 zł gratis. Sprawdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 10:21. Adam Ozga. Zapraszam. Grecja podpisała z Rosją memorandum na budowę gazociągu Turecki Potok, który ma zastąpić zarzucone plany budowy South Stream. Grecki premier Aleksis Tsipras jest dziś w Petersburgu, gdzie na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym spotyka się z Władimirem Putinem. Minister zdrowia Marian Zembala uważa, że jego wypowiedź o zwolnieniu strajkujących pielęgniarek została wyrwana z kontekstu. Na radiowej jedynce podkreślał, że jest różnica między na przykład oflagowaniem szpitala a odejściem od łóżek pacjentów. Chory jest świętością. Jako minister zawsze będę stał po stronie chorych, stwierdził Zembala. Błędem dokumentacji, niegospodarność, brak odpowiedniego planu to tylko niektóre uchybienia, jakie Najwyższa Izba Kontroli wytyka spółce będącej właścicielem lotniska w Modlinie. To m.in. przez te zaniedbania lotnisko zostało zamknięte krótko po otwarciu, bo trzeba było remontować pas startowy. Państwo Islamskie utworzyło Ministerstwo do Spraw Męczenników, które zajmuje się rodzinami zamachowców, samobójców, przyznaje im zapomogi i hojne renty. Jak informuje Le Figaro, ministerstwo jest też odpowiedzialne za poinformowanie rodziny SMS-em o śmierci zamachowca. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. Fotograf Michała Szlagi w Gdańsku. Na wystawie Bramy znajdziemy około 300 zdjęć pokazujących codzienne i odświętne życie Placu Solidarności w Gdańsku. Fotografią towarzyszyć będzie film autorstwa Szlagi, a to wszystko znajdziecie od dziś w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1. Z kolei w Łodzi pod koniec czerwca w Muzeum Sztuki zostanie otwarta wystawa Krzysztof Wodziczko na rzecz domeny publicznej. To przekrojowy przegląd dorobku Wodziczki, pioniera działań artystycznych w przestrzeni publicznej. Zobaczymy m.in. akcje, pojazdy i urządzenia, dokumentację działań na rzecz demokracji i marginalizowanych grup oraz projekty sprzeciwiające się wojnie. Wystawa będzie trwać do września. Dwie nastolatki, między którymi rodzi się fascynacja i pożądanie. W kinach jest już strefane gości nowy film Urszuli Antoniak. Z ekranu nie pada ani jedno słowo, ale erotyczne napięcie hipnotyzuje. Film nawiązuje też do Rolanda Barthesa i jego książki Fragmenty dyskursu miłosnego. Kiedy się zakochujemy, rzeczywiście zakochujemy się w dwóch osobach naraz. W osobie rzeczywistej, ale też w naszym wyobrażaniu. W naszym idealnym wyobrażaniu. To w tym idealnym wyobrażaniu, to naprawdę konwersujemy. Jeśli ta osoba nas opuści, kiedy miłość przejdzie, przeminie, to możemy praktycznie nawet do końca życia rozmawiać z tym naszym idealnym wyobrażeniem. Rozmowa z Urszulą Antoniak już jutro w magazynie filmowym. Do zobaczenia po godzinie 14. Archipelag Jazdów przybywa czaskim CSW od dziś przez 12 kolejnych weekendów w otoczeniu Centrum Sztuki Współczesnej. Odbywać się będą wystawy, warsztaty, wycieczki, koncerty i akcje artystyczne.
Przed zamkiem ujazdowskim stanie kontener, w którym mieszać się będzie woda pochodząca z różnych ujęć na terenie Warszawy. Zostanie też uruchomiony piec chlebowy, przy którym artysta Paweł Kruk wraz z mieszkańcami i osobami odwiedzającymi miastów będzie wypiekał chleb. W nowym lokalu CSW przy Marszałkowskiej 9/15 Maja Bechan będzie wspólnie z mieszkańcami pracowała nad scenariuszem filmu o zaginionej rzeźbie Alfonsa Karnego, która niegdyś zdobiła sfer oleandrów, a dla miłośników literatury zaplanowano archipelag literatury, czyli cykl warsztatów czytania prowadzonych przez Natalię Malek. Szczegółowy program archipelagu jazdów dostępny będzie na stronie internetowej warszawskiego CSW. Kolejne informacje kulturalne o 14.20. Zapraszam. Pogoda. W całej Polsce dziś pochmurno, w całej Polsce może przelotnie padać. Na termometrach od 15 do 18 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Którzy są rozsiani w 110 krajach, mówię o polskich misjonarzach, w 110 krajach świata. To jest zaledwie 2100 osób, z których około 60 to są misjonarze świata. Jedna reszta to są osoby księża, duchowni, siostry zakonne, bracia zakonne, bardzo różne miejsca. Bo misje, proszę Państwa, to nie tylko Afryka, czy gdzieś Ameryka Południowa, czy jakieś wyspy na oceanie. I to nie tylko Kościół katolicki. Także i wspólnoty protestanckie mają swoich misjonarzy. Ale misje to także miejsca bardzo bliskie nam. Znam księży, którzy pracują, realizując takie powołanie misyjne w Kaszczepach. Znam księży, którzy oczywiście pracują na terenach Rosji, czy byłem w byłych krajach Związku Radzieckiego. Trochę zupełnie inny rodzaj misjonowania to są ci, którzy pracują w krajach Europy Zachodniej, gdzie mam wrażenie czasem nie mają problemów oczywiście ekonomicznych najczęściej, ale mają ogromne problemy na przykład ze zmianą pewnej mentalności z dwóch stron. Tej polskiej, z którą przyjeżdżasz tam, ale też tej mentalności ludzi, do których tam ktoś przyjeżdża. Więc ja się tu oczywiście wciąż skupiłem na tej mógłbym powiedzieć egzotyk, trzy kontynenty. Tak się zresztą ta działalność kojarzy. Tak. I ja też miałem takie doświadczenie bardzo długo, dopóki nie poznałem swoich bliżej kilku misjonarzy. Ale faktycznie no, wciąż to są historie z Ameryki Południowej, z Afryki i z oceanu. To jest też trochę tak, abstrahując teraz od kwestii wiary, że działalność misjonarzy to jest jak placówka dla ambasadora przecież. Są kraje miłe, przyjemne, a może zostać zesłanym do Ułambator. Z tą różnicą, że właśnie. Znaczy w ogóle to jest też ciekawe, że ktoś mi zadał pytanie, kiedy dyskutowaliśmy na spotkaniu z czytelnikami. No dobra, jak to jest, że ktoś znalazł się w tym Paragwaju, albo ta siostra się znalazła na Papui Nowej Gwinei, a ksiądz tam pisze, że ona wcześniej była w Rumunii, to oni ich tak rozsyłają. To trochę tak jest, że misjonarz może sugerować miejsce, gdzie chciałby pracować, zwłaszcza tych swoich, jeśli tu mówimy o zgromadzeniach zakonnych, to zgłasza takie trzy destynacje, trzy kraje, ale przełożeni mogą podjąć decyzję, że skoro uczyłeś się intensywnie hiszpańskiego, angielskiego i włoskiego, to pojedziesz do Kamerunu, bo po francusku. Po francusku. Czasem tak jest, nie zawsze. Właśnie ta siostra, która pracuje w Papui Nowej Gwinei, najpierw zaczynała przez wiele lat, prowadziła placówkę pierwszą, była pionierką, że tak powiem, w Rumunii, a potem w Mołdawii, gdzie niepodobno mało z nim straciła życie. I po Mołdawii dopiero pojechała do Papui Nowej Gwinei. Czy da się w jakiś sposób procentowo określić? Teraz skupmy się na osobach duchownych, które zajmują się tej działalności. Ile procent czasu, werwy, zapału zajmują właśnie kwestie wiary, uczenia Pana Boga, chyba katolickiego, a ile kwestie zupełnie przyziemne, związane z codzienną egzystencją, też próbą
nie wiem, wykształcenia, nawet jakichś nawyków, bo myślę, że możemy mówić o miejscach, gdzie coś, co dla nas jest oczywiste, tam oczywiste nie jest. Marcin Meller napisał tylko recenzję tej mojej książki i przywołał tę historię, jak podróżował po Afryce i spotkał kiedyś na jakimś targu dwóch jakichś gości, których karnacja skóry wskazywała na to, że są absolutnie niemiejscowymi. Na dodatek zaczęli mówić, rozmawiać między sobą po angielsku i wydał mu się ten akcent trochę taki, powiedziałbym, znany, czy też taki bliski. I w pewnym momencie powiedział, a panowie, wy czasem nie jesteście z Polski? No, okazało się, że to było dwóch misjonarzy, którzy palili z generałem papierosy i generalnie się tam dosyć tak powiem bratali. I on powiedział, wiesz, w tym momencie sobie już uświadomiłem, jak bardzo różne jest też jakby to takie życie jednak tam od jednak do życia księdza, który gdzieś tutaj jest na parafii, no wiadomo, ma pewne obowiązki, a po czasu swojego prywatnego, no tam przy kościele raczej nie pali papierosa i nie integruje się tam z tyle napotkanym pierwszym lepszym jakimś gościem na targu. Mnie się wydaje, że często jest tak, że ci misjonarze traktują swoją pracę, znaczy nie rozdzielając tej części stricte religijnej, chociaż oczywiście ona jest związana z tym, co robią w kontekście nabożeństw, sprawowania liturgii i tak dalej, czy katechezy, ale z tą częścią takiego zaangażowania społecznego. Nie spotkałem tych osób, które opisuję, nigdzie misyjnego domu, który jest zamknięty. Domy są otwarte. Ciągle się kurujemy. Tam ciągle ludzie przychodzą z jakimiś sprawami. Zresztą, tak jak mówię, to są też często misjonarze, którzy mają obok pracy misyjnej drugą, która ma chodzić. I wtedy oczywiście trzeba podzielić. Ksiądz profesor Sternawy jest wybitnym muzykologiem, odkrywcą muzyki baroku misyjnego, czasów redukcji jezuickiej. 16, 17 wiek, 18 w Ameryce Południowej. Jak ktoś oglądał film Misja, to wie, o czym mówię. Pracuje przed Indian, którzy właśnie wykonywali to genialnie, te utwory muzyczne, sami wykonywali instrumenty i dzięki niemu też to dziedzictwo zostało rozpoznane, opisane i uratowane. Oczywiście profesor Blinka z Indonezji, antropolog, który tak naprawdę przez długie lata pełnił funkcję. Także widzicie Państwo, tutaj pisze do filmu MOW 08-316 Warszawa Kulturalna, gdy dojeżdżamy do Tesco Extra, że w Warszawie, w tramwajach, w autobusach stołecznego miasta Warszawy wrzeszczą, krzyczą, awanturują się, piwo piją. Ja mówię, jacy to słudzy Pana Boga, prawda? Tak jak tutaj mówi teraz w radiu, głupoty, w radiu Toka FM. Jacy to są słudzy Pana Boga? Żadni. No, słudzy szatana, to tak. Wiecie Państwo, w Ameryce to jest tak, że są indywidualiści, a tutaj wszyscy jadą na jednym wózku. Co jeden dziad katolicki, to i drugi. Zatem nie ma oryginału. Czy tu nie ma oryginału w żadnych Polsce? Im groziło po prostu to, że przestaną istnieć. Że oni zintegrowali się, że powstała cały system edukacyjny, dzięki któremu oni się w swoim języku uczą, kończą szkołę, zajmują się uprawą też ziemi, wiadomo, polowaniem i tak dalej. Ci ludzie ustalili swoją tożsamość. Ja uważam, że to jest niesamowicie wspaniały sukces, może nawet i w kategoriach, powiedziałbym, wielkiej też zasługi u Pana Boga, także właśnie dostrzegł tych ludzi i poświęcił się. Więc to jest troszeczkę takie, nie da się wyważyć. 50% na sprawy religijne, a drugie 50% czasu na sprawy inne. Często ta minuta to się dokonuje i tu, i tu. Ja nie wiem, czy zdążyłem przed informacjami, ale spróbuję dotknąć tematu, który w jakiś sposób jest nam bliski. Nie będziemy w to wnikać i roztrząsać teraz, czy nie przeżywamy jakiś kryzys wiary, czy nie przeżywamy. Nie przeżywają. Czy świnie coś przeżywają? Także geograficznie, w łatwiejszym
gruntem w tej chwili do takiej pracy, niż nawet sama Polska. Są łatwiejsze, są zupełnie inne. Na przykład, znaczy nie chciałbym depresjonować, nie, pracy, tylko chcę zwrócić uwagę na różnicę. Kilku misjonarzy mi powiedziało, słuchaj, my musimy zostawić nasze wyobrażenie o kościele, o sprawach religijnych. Także niech Państwo posłuchają, co ja tu napisałem w komentarzu do filmu. No, 08 316 na linii tramwajów warszawskich 10, albo była 8, proszę tak. Nie powiedziałbym, że to jest łatwiejsze. 8 już jej nie ma, ale 22 jest, nie wiadomo czy do cmentarza, czy do Górczewskiej jedzie. 8, 26, 22. I nikt nie wie co jeszcze, bo co sekunda wszystko się zmienia. W Warszawie oczywiście się zmienia. Jak to w Warszawie u szaleńców szatana, bo tutaj mówią o szaleńcach Pana Boga. To nie są szaleńcy Pana Boga, tylko szaleńcy szatana jeszcze w tym stylu kołchozów komunistycznych, że całe grupy gromadzą się nie tylko.